Tutaj już widać, tu są gołębie. Ten boks jeszcze nie jest zatopowany, nie jest jeszcze praktycznie w 100% gotowy. Ten jest cały zaszczepiony. Zaszczepiony i zatopowany. W tym boksie było 155 gołębi, zostało 149, czyli 6 gołębi nie ma od początku. 6 gołębi nie ma, czyli od stycznia parę gołębi zginęło. Gołębie są w wyśmienitej formie, można sobie zobaczyć. Nie były w tym roku jeszcze, praktycznie nie przychodziły żadnych kuracji. Mają tylko okał jak kamyszki. Mają tylko odpowiednie preparaty stosowane, czyli głównie stosowany jest Oregovet, Fitovet, Mykovet i Probiot Maxvet. I to jest wszystko, co one w tym roku dostają. A ile tutaj masz gołębi? Tu jest na dzień dzisiejszy 149 gołębi. Powinno być 156, czyli nie, 155, czyli 6 gołębi tutaj nie ma. Od początku zginęło, czyli myślę, że jest dobry wynik. No. A jeszcze koledzy hodowcy mogą się zapisywać i przesuwać gołębie? Nie, już skończyłem przyjmowanie. Jest to po prostu, znaczy można by to było robić, ale z doświadczenia zeszłorocznego wiem, że gołębie, które były później dowożone, one i tak nie dawały rady. Ginęły przy oblotach, bo te gołębie je wyciągną, już potrafią latać półtorej godziny. Jak one wychodzą, no to mówię, takie późniejsze gołębie są bez sensu. Zrobię po prostu listę gołębi zgubionych i na następny rok ci, którzy po prostu, których gołębie nie dotrwały do tego momentu, będą mogli wstawić gołębia tam za jakąś inną opłatą, po prostu tam tylko opłatę nagrodową zrobimy, a normalnie będą później za mniejsze pieniądze przyjęte te gołębie, które zginęły. Czyli u Ciebie w gołębniku żadnej puli rezerwowej nie przewidziałeś? Nie. Rozumiem. Nie, bo to mówię, te późniejsze gołębie to jest później z nimi i kłopot, nie? I te akurat te są zaszczepione. Hodowcy, no dziwnie, no w tym roku miałem przypadki, całe szczęście się nic nie stało, no. Było widać po tych gołębiach, no. Praktycznie dzień przed wysłaniem gołębi do mnie szczepili gołębie. No, to jest troszeczkę niepoważne. No ale całe szczęście, że nic z tym gołębiu się nie stało. Nie? Były dwa przypadki gołębi od dwóch hodowców, które odesłałem z powrotem. Te gołębie praktycznie się nie nadawały do niczego. Czyli były wysłane. 7 gołębi były wysłane, oddane pieniądze całkowicie. Może odbierz, bo... Całkowicie były wydane pieniądze im z powrotem, nie? Czyli no mówię, a tak to wszystko bardzo fajnie leci. Tak samo dostają one granulat, ten energetyczny, bardzo dobrze go zjadają, jest to dobra granulacja, drobna, gołębie bardzo chętnie to jedzą, nie? Widać, nie przywiązuje aż takiej wagi do jakichś warunków, ma być tutaj jak w normalnym gołębniku, czyli mają też mieć swoją odporność, nie, te gołębie. Jasne. I myślę, że to jest dobre dla nich. Na drugi rok planuję, już tam u Krzysia to wspomniałem, na filmie u Kłosa, na drugi rok część tych gołębi hodowcy, którzy będą chętni, bo w tej chwili bardzo dużo zapytań było na temat, czy by te gołębie nie mogły zostać kilka gołębi, żebym ja je sprawdził jako gołębie starsze. Nie mogę tego robić, bo ja lecę moimi gołębiami tylko w gołębniku, a te gołębie, którzy będą chętni, będą po prostu, będzie przerobiony gołębik duży na gdzieś maksymalnie 110 do 130 gołębi i tam chętni po prostu to mówię, zrobimy coś takiego, że rywalizację jeszcze go zrobimy gołębi rocznych. I to będzie praktycznie taki już taki odnośnik skuteczności tych gołębi i ich
mówię ich walorów lotowych, no bo to młode to różnie jest z tymi młodymi. Nie? Czyli to na przyszły sezon mówisz? A na przyszły, taki pomysł. Na przyszły sezon zostają głębie jako roczne. Mówię, no w zależności ilu będzie chętnych, ale tam w granicach podejrzewam 130 głębi może zostać. I się pobawimy troszeczkę głębiami rocznymi. Tam sobie już to później ustalimy. Cały regulamin, całe mistrzostwo. Jak to będzie wyglądało. Ale to na to jeszcze mamy trochę czasu, aby te zostały. Żeby się nic nie stało. Ale myślę, że będzie wszystko dobrze. W tej chwili, no mówię, gołębie jeszcze teraz, tamten gołębik będę szczepił jutro jak i pojutrze i już zacznę je puszczać na wspólne obloty razem, bo tak są wypuszczane osobno i wtedy wszystkim razem przeprowadzę już kurację, najpierw je wyjałowimy naszym sposobem, a później zasiedlimy florą i zrobimy kurację, praktycznie pierwszą kurację jak będzie potrzeba robić, to najpierw zbadamy, później zrobimy. Ale myślę, że na razie jest wszystko bardzo dobrze. Super. No. W takim razie dziękujemy za spotkanie i do następnego. Dzięki. Są głodne, ale on sobie polecę. Gdyby chciały dostać jeść. Rano to wyskoczymy. Ale idą w górę. No idą tak, ale to tam. Ale rano to już żadnych już by nie było. One praktycznie dzisiaj tak nie są. Dzisiaj były loty rano, to ich nie puszczałem. Bo... I widzę też zamontowałeś te nowe wloty. Tak, no to są te wloty były z zeszłego roku. To był zeszły. Ale ten system Krzysia Kłosa, tak? Tak, on z zeszłego roku też był. Aha. Jest na tym gołębniku. Aha, do góry. Dobra. Jednej latają po prostu. Trzy nawet. Dwa tygodnie temu na takim oblocie się dwie grupy zderzyły. No i nie znalazłem gołębia, bo spadł. Mhm. Gdzieś tam przy tych domach przychodziłem, go znalazłem. Nie znalazłem. No normalnie spadł. I to mówię, jeden z tych brakujących.